Planujesz się do nas wprowadzić? No to musisz zakrywać buzię, bo mama będzie się złościć. Katuszka, to bardzo miłe, co mówisz, ale... Że masz zakrywać buzię? Nie. Chodzi o to wspólne mieszkanie. Bardzo cię lubię, twoją mamę też. I świetnie nam się razem pracuje, ale to nie znaczy... To dobrze, bo brakuje miejsca na twój pokój. Całe życie w tej kawalerce mi pani to teraz ten kredyt, to... No właśnie, liczę, że zmieni państwa życie. Jeszcze jak? Każdy będzie miał wreszcie swój pokój, jeszcze salon. A gdzie łóżko? No, myślałem, że wstawimy je do ciebie. Będzie u ciebie, w naszej sypialni. A w naszej? A dla mnie gdzie przewidziałeś miejsce w tym mieszkaniu? W sypialni. Sam nie wiem, no, masz kuchnię. Chcesz, żeby sypialnia była u mnie? Bez łóżka? To kupmy drugie i będą dwie sypialnie, sprawiedliwie. W ogóle nie kupujmy tego mieszkania. Ale... W ogóle, no skoro nie chcesz ze mną spać, co będziemy udawać, że jesteśmy razem? To sobie będziesz tam sam mieszkał, w tej sypialni z łóżkiem czy bez łóżka. Założysz mi konto? Dusia, o takich sprawach musisz rozmawiać ze swoją mamą. Najpierw muszę mieć konto. Bo mama mówi, że na głowę upadłam. Albo co, bo nie masz konta? Mama tak mówi, bo chce zrobić w mieszkaniu zjeżdżalnię. Z mojego łóżka do salonu. Sama chciałaś mieć trzy pokoje. To myślałaś, że co będzie w moim? Znaczy w tym trzecim. Myślałam, że będzie tam twój gabinet. Że urządzimy tak, jak... tak, jak sobie marzyłeś, wiesz. Zasłony, tak jak lubisz, zielone i... w rogu biurko i stolik do gry w karty i... Tak sobie myślałam na ciebie. Skarbie, to ja od początku tak to widziałem. Właśnie to jest taka między nami różnica, że ty widzisz siebie, a ja widzę ciebie. A jakbyśmy tak zostawili to? Przepraszam? Moje, twoje byśmy zostawili i tak zjeżdżalnie puścili przez dwa pokoje. To co państwo na to? No może to jest głupi pomysł dziecinny taki, no ale to chodzi o kierunek myślenia, żeby po prostu myśleć w jednym kierunku, a nie dzielić, tylko łączyć. No już nie chcę mieć dzieci. Wiecie? Jak? Nie chcę. Nie chciałem, bo nie mieliśmy mieszkania. Teraz uważam, że to jest całkiem dobry pomysł. Pokój dziecięcy. Przecież wstawić tam biurko, stolik do gry w karty. No tak. To ma sens. Stefan. Co? Ty naprawdę chcesz? Mama mówi, że klient jest zawsze zadowolony, bo ona musi do każdego podejść i ona mu indywidualnie rozwiązuje problem. Tak, zgadza się. Takie mamy zasady. No właśnie. Dlatego muszę mieć konto. Bo jak będę klientem, to sobie zrobię zjeżdżalnię i mama nie powie, że upadłam na głowę. Obawiam się, że powie. Klientowi? Przecież macie zasady. Do widzenia, powodzenia! Weseli jak ja na Wielkanoc, tak. A ja nie mogę. Dusiu, ustaliłyśmy, że to jest głupi pomysł. Ja nie ustalałam. Ale ja ustaliłam. Przepraszam, a ta zjeżdżalnia, co pani mówiła, nie orientuje się pani, kto ewentualnie taką mógłby wykonać? Albo przyjmiesz mnie na klienta, albo w tej chwili idę do dyrektora.